Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Witam Pani Ewa, Kasia i Filip. Witamy wszystkich. Słuchajcie, przywitaliśmy się bardzo szybko, ponieważ czeka nas dzisiaj super zabawa. Zobaczcie, co ja tutaj różne rzeczy poprzynosiłam. Przede wszystkim przyniosłam miski, takie miseczki, salaterki szklane, tak? Każdy z nas będzie miał swoją salaterkę, nawet dzisiaj sami będziecie mieszać. Przyniosłam nasz ulubiony klej Wicol, który wszystko skleja, a jak się dzisiaj przekonacie, ten nasz klej, to przyda nam się nie tylko do klejenia, ale do robienia takich super fajnych rzeczy. Przyniosłam, tego może nie widać, ale przyniosłam pięknie pachnący płyn do prania. Ja też. Chcesz powąchać? Taki płyn, żel, dobrze, żeby miał konsystencję żelu. No i jeszcze piankę do golenia. Myślę, że dzisiaj nie będziemy plać. Nie będziemy prać? A może kogoś upierzemy? Nie. Nie. Przyniosłam słomki. Słomki i łyżki. Przyniosłam łyżki. Słuchajcie, ponieważ my ostatnio robiliśmy bańki mydlane i my nadal jesteśmy w temacie baniek i w krainie baniek i w świecie baniek i nadal będziemy robić bańki, tylko dzisiaj te bańki to będą takie trochę inne i żeby nie tracić czasu, przystępujemy do pracy. Słuchajcie, zaczynamy od czego? Zaczynamy od tego, że musimy sobie przygotować miksturę. Co to będzie za mikstura? Uwaga, uwaga, do każdej miseczki wkładam, powiedzmy tak, po 4 łyżki kleju. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. I pięć. Cztery, o. Ja też chcę. Teraz, zaraz i tobie dam. Jeden. Ja sam. Zdrówka, dwa. Ja zrobię sam. Nie, nie, ja ci włożę, a ty będziesz sam mieszał, dobrze? Trzy. To już było trzy i teraz cztery. O, cztery i jeszcze Filipkowi włożymy. Aj, mam muzie, nie. Jeden. Pierwsza. Dwa. Trzecia folka. Trzy. Cztery. Ale dęste. Tak. I teraz mamy już klej. Kasi daje łyżeczkę. To teraz dodamy tak samo 4 łyżki żelu do prania. Tego pachnącego. I ja będę dodawać, a dzieciaki zaczną już mieszać. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, malinowy kisiel. Trzy, tak wygląda. Cztery. I Filipkowi. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobrze. No i słuchajcie, zaczynamy mieszać. Musimy to dobrze łyżeczkami wymieszać. Ciekawe, słuchajcie, ciekawe co nam z tego wyjdzie. Ja powiem wam szczerze, nigdy czegoś takiego nie robiłam. Nie wiem, co to wyjdzie z tego. Czy będą bańki? Czy będą bańki? Co to będzie? Co to będzie? Wtedy nam się udało, to może teraz się nam uda. Coś nam się tu rozpuszcza. O. Tak. O. Nic nie rozpuściło. Nic nie rozpuściło? Dobrze, mieszaj. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Mieszamy, 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 tak. O. Tyle wystarczy, mamo. Tyle jeszcze mieszaj cały czas. Jak lubimy, jak jest czas. Dodamy sobie jeszcze do tego trochę kleju. A my też? Tak, pododaję wam kleju. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak damy więcej kleju. No, spróbujemy po jednej łyżce podać. Ale to będzie teraz gęste. Ale dodajemy. To jeszcze jednej łyżce i mieszamy, mieszamy, mieszamy i mieszamy. I mieszamy i wydaje mi się, że teraz by nam się przydała do tego zimna kąpiel. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby to nam trochę teraz się zgęstło. Nie wiem nawet, co dzisiaj będziemy robić. No ja też nie wiem. O. No bańki. Dobra. Na pewno nie. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Na pewno nie. Bańki mieszamy. Co nam tu wychodzi? Słuchajcie, wychodzi nam płyn. Odkładamy łyżki już teraz i mieszamy rękami. Gęste, co? No, to te, no. Fajne? Fajne. Słuchajcie, a co by się stało, jeśli do naszej mazi takiej
No bo to taka Maś nam wyszła. Tak? My nie mamy tutaj teraz na to czasu, ale jeśli poczekacie troszkę, jeden dzień, to zobaczycie, że to nam ładnie wyschnie i będzie taki glutek trochę. No. Dodaniemy czego? Dodamy czego? Uwaga. Pianki. Zaraz ja wypróbuję, bo słuchajcie, ja tego jeszcze nie robiłam. Co nam z tego wyjdzie? Jak dodamy pianki? Ja pianki robię. O, kto chce pianki? Ja. Proszę. Ja chcę pianki. Proszę. I Kasia. O. No pianka, zobaczymy, co się z tym stanie. Może będzie bardziej plastyczne. O, zobaczcie. Może zmieni kolor. No słuchajcie, jest trochę inne, rzeczywiście. Takie, prawda? Filip, pomóc ci trochę. No weź, no trochę mieszaj. Zobacz, włóż tak ręce, o. I tak pomieszamy. Tak jakbyś ciasto. Lepiłeś kiedyś ciasto z mamą? Nie. Nie lepiłeś? Nie. No to trzeba zacząć, słuchaj. Ty lepiłaś, no. Już, o tutaj, wkładaj rękę, o tu, o, bo tu masz dużo pianki. O. Już. Mieszaj, Filip, jeszcze. Mieszaj, Kasia, dobrze by mieszała. No, a teraz, słuchajcie. No, ja zabieram tu. Jako, że jesteśmy małymi naukowcami, tak? To chcemy się przekonać, czy z takiej mazi można zrobić co? Bańkę. Co będzie, jak my trochę, ja tutaj wszystko już podsuwam, tak, bo nam nie będzie już to potrzebne. Jak my to trochę napowietrzymy. Każdy bierze słomkę. Ale to mi wybiła. Słomkę wbijamy. Tak. Słomkę wbijamy. No bo naukowcy muszą wszystkiego spróbować, słuchajcie. Słomkę wbijamy. I co będzie, jak my tutaj... Ups! Jak to się stało? No zabieraj tą słomkę. Bierz następną. O, nie dotykaj rączką. Co będzie, jak my teraz spróbujemy tutaj wpuścić powietrze, Kasia? Dzieje się coś czy nie? Powoli, tak. Rośnie, słuchajcie, rośnie. My teraz tego na pewno nie zobaczymy, bo tak jak mówię, klej musi nam trochę zaschnąć. My teraz nie mamy na to czasu, ale zobaczycie jutro na przykład, jak zostawimy to sobie, żeby nam wyschło, z tego wyjdzie nam piękna, duża bańka. Naprawdę. Mi się to wodą nie udaje. Spróbuj. Bo to trzeba może tak z boku, o. Już, no, próbuj. Co tam się dzieje? No. Nic wody się nie dzieje. Jeszcze teraz musisz przełożyć bańkę. Musisz to przełożyć, tak. Zobaczcie, rosną nam pęcherzyki powietrza. Jedne większe, drugie mniejsze. Czy wam to coś, słuchajcie, czy wam to coś przypomina? Zobacz. A mi na przykład przypomina gotującą się zupę. Albo wulkan, który ma wybuchnąć za chwilę. O, mi to się udało. Udało się? No widzisz? Trzeba trochę ćwiczyć. Słuchajcie, a jutro na pewno jak zrobicie coś takiego i poczekacie jeden dzień, aż to tam trochę wyschnie, to na pewno piękne bańki wam wyjdą. My z naszymi próbami zostajemy tutaj, a z wami się już żegnamy. Tak? Pa, pa, Filip.